Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a tutaj widzicie głowę mojego psa, który się właśnie w tej sekundzie schował. Zazwyczaj no, nie towarzyszy mi na filmach, ale kiedy chodzi sobie tutaj po salonie, to bardzo to słychać. Także mam nadzieję, że on sobie tutaj spokojnie poleży. Chociaż pewnie jak to mówię, to za chwilę go sprowokuję ja albo właśnie szczekające teraz psy do tego, żeby się ruszyć. Ale trzymajcie kciuki. Słuchajcie, witam Was w filmie poświęconym? Dzisiejszy film, jak sama nazwa wskazuje, jest poświęcony włosom i nie jest to temat, który pojawia się u mnie szczególnie często. Ja na sam początek muszę zaznaczyć, że nie uważam siebie za żadnego eksperta w dziedzinie pielęgnacji czy też stylizacji włosów, ale już od wielu tygodni, a nawet miesięcy, nie wiem czy lat, dostaję mnóstwo pytań od Was o to, jak dbam o włosy, ponieważ przeszły one w ostatnim czasie dosyć sporą transformację i dla mnie był to naprawdę długi proces nauki pielęgnacji i stylizacji włosów, więc wychodzę z założenia, że jeżeli chociaż jedna osoba skorzysta na tym, czym podzielę się z Wami dzisiaj, to warto taki film zrobić. Oczywiście ja zawsze dużo opowiadam, także jeżeli macie ochotę po prostu zobaczyć lub też przeczytać, jakich produktów używam i jak dbam o włosy w skrócie, to zajrzyjcie do opisu, a ja tutaj trochę sobie pogadam. Generalnie moje włosy były różne na różnych etapach mojego rozwoju, ale od okresu dojrzewania można powiedzieć, że miałam włosy falowane. One zawsze były gęste, raczej takie suchawe i puszące się, ale falowane. Jak to bywa w przyrodzie, miałam włosy, które się kręciły, więc zawsze marzyłam o tym, żeby moje włosy były proste. I przez wiele lat przy każdej możliwej okazji je prostowałam, oczywiście zachowując jakieś tam środki ostrożności, robiąc to nie za często i też chroniąc je przed temperaturą. I po prostu nie mogłam się pogodzić z tym, że moje włosy są kręcone. Chociaż na pewnym etapie, gdzieś tam w liceum, na studiach miałam tak, rzeczywiście nosiłam te włosy w swojej naturalnej formie i ja zawsze po prostu pozwalałam im wyschnąć naturalnie i one się fajnie kręciły i też wydaje mi się, że atutem było to, że one były wtedy bardzo długie, także teraz widzicie, moje włosy są już całkiem długie. Dużo osób mówi, że one mi szybko urosły, ale słuchajcie, moim zdaniem to zupełnie nie jest prawda, bo obcięłam je mniej więcej dotąd ponad 2 lata temu, prawie 2,5 roku temu, kiedy mieszkałam w Madrycie. I czy to jest szybki przyrost włosów przez 2,5 roku? Nie wydaje mi się, szczególnie, że... Znaczy, ja też je regularnie podcinałam, także to nie jest tak, że ja po prostu je zostawiłam wtedy i czekałam, aż urosną. Niemniej, przejdźmy do rzeczy. Duży wpływ na to, jak dbam teraz o włosy, miał mój fryzjer Kamil, którego serdecznie pozdrawiam i odsyłam Was oczywiście do niego, bo Kamil nauczył mnie tak naprawdę wszystkiego, co wiem dzisiaj o moich włosach i byłam naprawdę beznadziejną uczennicą. Powiem Wam, że te wszystkie rzeczy, które robię dzisiaj, on powiedział mi 1000 lat temu i mi sukcesywnie, mniej więcej co pół roku, udawało się wprowadzić jakąś jedną drobną zmianę, tak aby teraz móc rzeczywiście mieć cały ten arsenał trików, ale naprawdę zajęło mi to mega dużo czasu i nie wiem, czemu byłam taka oporna, skoro mogłam znacznie wcześniej osiągnąć taki efekt, jeśli chodzi o moje włosy. Także ja pomyślałam, że po prostu Wam opowiem o tym, co robię krok po kroku i będę w międzyczasie po prostu wrzucała te zasady, których się nauczyłam i które stosuję. Więc może zacznijmy od tego, że nauczyłam się w końcu myć włosy częściej, bo tak jak Wam mówiłam, moje włosy są naturalnie suche i nie potrzebują one zbyt częstego mycia, jeśli chodzi o to, po prostu nie przetłuszczają się. I chcę jeszcze, teraz mi się przypomniała kolejna dygresja, chciałabym dodać, że istnieje bardzo wiele różnych teorii, jeśli chodzi o to, jak należy dbać o włosy i to jest ta, która mi odpowiada i nie mówię, że to jest jedyny sposób na dbanie o włosy. Pewnie wiele osób powie, że o, masz naturalnie kręcone włosy, czemu nie stosujesz jakieś tam metody dla włosów kręconych, bo to można robić tak czy tak. Otóż ja po prostu lubię moje włosy w takiej formie i nie lubię ich kręconych, może mi się to kiedyś zmieni i jest to po prostu mój wybór, a nie jakaś tam żelazna zasada dbania o włosy. W każdym razie ja staram się myć włosy co drugi dzień, ale też już Wam o tym mówiłam jakoś niedawno. Przyznaję się bez bicia, że w czasach siedzenia w domu strasznie mi się nie chce tych włosów myć co drugi dzień.
dlatego że no po prostu się rozleniwiłam. Także myję je co ten kolejny dzień, tak? Co trzeci dzień, można tak powiedzieć? Myję je co trzeci dzień. I chciałam wam powiedzieć, że przygotowując się do dzisiejszego filmu, czyli myjąc włosy i je stylizując, czułam taką mikropresję, że kiedy film jest rzeczywiście poświęcony włosom, to one są tutaj na celowniku i powinny reprezentować to, o czym mówię, także starałam się. Jeśli chodzi o produkty do mycia włosów, to powiem wam, że nie jestem tutaj zbyt lojalna i bardzo często zmieniam szampony i odżywki. Też nie ukrywam, że dostaję dużo produktów, testuję różne rzeczy i nie mogę wam powiedzieć, że mam jakiś właśnie zestaw, który jest tutaj u mnie niezawodny, aczkolwiek te produkty, o których wam powiem, to już jest mój jakby kolejny rzut stosowania ich i bardzo sobie to chwalę. Teraz, kiedy właśnie myję włosy minimalnie rzadziej, to zaczynam od umycia ich tym szamponem w kostce z Biowaxu, o którym wam niedawno mówiłam. Uważam, że w ogóle idea szamponu w kostce jest ekstra, jeśli chodzi o środowisko. I mi się on sprawdza, aczkolwiek nigdy go nie używałam samego, tylko zawsze potem używam jakiegoś tradycyjnego szamponu i obecnie używam szamponu marki Marrakesh z olejem arganowym i olejem konopnym, który niby daje taki keratynowy efekt, tak jak wam mówię, nie jestem jakoś super wymagająca, jeśli chodzi o te produkty, także nie mówię wam, czy on naprawdę tutaj działa cuda, ale jest bardzo fajny, pięknie pachnie, butelka jest z recyklingu, także wszystko jest odhaczone i tutaj też kolejny komentarz ode mnie. Wszystkie produkty, o których wam dzisiaj powiem, są oczywiście nietestowane na zwierzętach, są wegańskie w składzie i jak najbardziej przyjazne środowisku, jak jestem w stanie to ogarnąć. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest w kostce, aluminiowe, szklane itd., itd., ale tak jak mówię, staram się zwracać na to uwagę. Także drugi krok, myję włosy szamponem i potem oczywiście nakładam odżywkę i właśnie też mam odżywkę z tej samej serii, czyli właśnie ten Marrakesh, olej arganowy i olej konopny. I to by było na tyle. Jeszcze tak mówiąc o ekologii, mogę wam polecić szampon, który stosowałam jakiś czas temu. Jest to szampon, który po prostu kocham, to jest trochę wyższa półka, bym powiedziała, bo to jest szampon marki Orient, to jest marka z Tajwanu i to jest, słuchajcie, szampon, który nie widać tego, ale ta butelka się rozwala, dlatego że ta butelka jest całkowicie biodegradowalna, a też wam o tym kiedyś mówiłam, a po użyciu szamponu możecie zakopać nakrętkę w ziemi i wyrośnie wam drzewko akacjowe i w sumie teraz, jak o tym myślę, to jest idealny moment wiosny, żeby coś takiego zrobić, więc chyba tutaj patrzę porozumiewawczo do mojej mamy, chyba zasadzę to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście działa. W każdym razie te szampony możecie dostać na przykład na sobiokom.pl i w ogóle tam też szukajcie kosmetyków, bo uwielbiam tę stronę i jest to zaprzyjaźniona mi strona i tam znajdziecie naturalne, wysokiej jakości, przyjazne środowisku produkty. Kropuniu, proszę Cię, żebyś zachował uwagę, bo gadamy o włosach, to nie są przelewki. Po umyciu włosów oczywiście osuszam je ręcznikiem, rozczesuję tangle teaserem i spryskuję odżywką. I tutaj już wchodzą kosmetyki profesjonalne, kosmetyki zarekomendowane mi przez Kamila właśnie, mojego fryzjera. I to są kosmetyki marki Paul Mitchell i to jest odżywka bez spłukiwania w sprayu. To jest oczywiście zapas, ja sobie ją przelewam do takiego małego, nie wiem jak to nawet nazwać, do takiego flakonu ze sprayem. I to jest odżywka, która nazywa się Strength, znaczy linia nazywa się Strength. I ten produkt to jest Super Strong Liquid Treatment. I po prostu spryskuję sobie całą głowę właśnie tym produktem i rozczesuję właśnie już zazwyczaj moim grzebieniem, tak żeby równomiernie ten produkt rozprowadzić. No i teraz kwestia suszenia włosów. Jakby zasadą numer jeden, o której mówił mi Kamil już lata temu, było to, żeby zawsze suszyć włosy, nigdy nie chodzić spać z mokrymi, nigdy, ale przede wszystkim po prostu nie pozwalać im nawet też wysychać naturalnie, ponieważ one wtedy schnąc ocierają się o siebie i po prostu się wykruszają, tworząc zniszczenia mechaniczne. Taka jestem wyedukowana po tych wszystkich latach. W każdym razie, jeśli chodzi o suszenie, to naprawdę polecam wam zainwestować w dobrą suszarkę, taką, która ma bardzo dużą moc, bo za każdym razem, kiedy jestem gdzieś na wyjeździe i mam jakieś takie małe turystyczne suszarki, to ten efekt po prostu jest marny. Także postaram się ją wam podlinkować.
I jest to świetna suszarka, nie znam się szczególnie na suszarkach, mi sprawdza się bardzo dobrze. I druga rzecz, turbo istotna, to, żeby te włosy suszyć na szczotkę. I tutaj pojawiają się schody. Suszenie na szczotkę zajęło mi jakieś 1000 lat. Myślę, że spokojnie rok, półtora po tym, jak zaczęłam suszyć włosy, dopiero zaczęłam używać takiej szczotki, ponieważ wydawało mi się, że jest to totalnie abstrakcyjnie trudne. I wydawało mi się, że tylko fryzjerzy są w stanie posiąść tę umiejętność, że ja będę musiała się naoglądać jakieś tutoriale, żeby to zrobić. I powiem Wam, że któregoś razu, i to było, nie wiem, z 3 miesiące temu, czyli właśnie ten czas, kiedy zaczęli się dostrzegać w ogóle jakieś takie większe zmiany w moich włosach, ja po prostu wzięłam sobie taką szczotkę, która była u mnie w domu, jakaś stara szczotka mojej mamy, i wysuszyłam sobie włosy na szczotkę. I stwierdziłam, że o, chyba to umiem. Także to jest historia hit, dlatego że nigdy tego nie robiłam, nigdy tego nie ćwiczyłam, nigdy tego nie oglądałam nawet nigdzie i po prostu jakoś intuicyjnie to zrobiłam. Nie wiem, czy tak będzie w przypadku każdego, ale serdecznie Wam polecam spróbować, bo to odmieniło tak naprawdę całkowicie moje życie, bo wiecie, co ja wcześniej robiłam? Używałam zwykłego grzebienia i suszyłam w ten sposób. I nie wiem, czy ktoś z Was to zaobserwował, że ja przez jakiś czas na swoich zdjęciach czy filmach miałam takie proste włosy, które były jak taki trójkąt, po prostu jak taka szopa, także to nie było fajne. I często musiałam je właśnie doprostowywać. Po prostu wyglądały na zaniedbane i zniszczone, a to są te same włosy, tylko że zrobione na szczotkę. I też na pewno jest dużo technik robienia tego. Akurat, tak jak mi wychodzi to intuicyjnie, one są takie lekko właśnie podkręcone u dołu, ale dla mnie to jest taka, dla mnie to są proste włosy. Jakby zanim mi napiszecie, że hej Karo, masz nadal fale, to jest nieprawda. Bo dla mnie to są proste włosy. Nie zapomnę historii, jak przyszli, jak jeszcze byłam w liceum, przyszli do nas znajomi i ja... Jakimi znajomi? Przyszli do nas znajomi i ja sobie tak na szybko podprostowałam włosy i byłam taka szczęśliwa, że one są takie niepuszące się i właśnie proste. I nie zapomnę, jak właśnie nasza znajoma, która ma naturalnie mega proste włosy i zrobiłaby wszystko, żeby mieć falowane włosy, spojrzała się na mnie przy stole i powiedziała: jeju, Karola, ja Ci zazdroszczę, że Ty masz takie fajnie falujące się włosy. I ja też pomyślałam, no nie. To ja stoję i prostuję włosy i dostaję komplement, że mam ładne fale, nie? W ogóle tak dla mnie to są proste włosy, moi drodzy. W każdym razie, kiedy już suszymy te włosy, to zanim wysuszę włosy, dzielę je na dwie sekcje i połowę włosów tak jakby góra-dół, czyli tutaj sobie robię tak, o, związuję sobie górę tutaj i zajmuję się tą dolną sekcją i wtedy używam kolejnego produktu, który odmienił moje życie. To jest produkt na równi właśnie z tą odżywką bez spłukiwania, również Paul Mitchell, i to jest Super Skinny Serum i to jest linia zielona. I to jest produkt, który ja sobie kupiłam w Stanach, ale też go można dostać przez internet. I to jest serum, dzięki któremu włosy naprawdę, słuchajcie, są gładkie i lśniące. I nie wyobrażam sobie bez tego serum życia. Oczywiście ono jest w plastiku, jestem tego turbo świadoma, ale kupiłam największą butelkę, jaka była dostępna. I powiem Wam, że z moją częstotliwością mycia włosów zużyłam tyle od listopada. Także wydajność jest naprawdę ekstra. Ja sobie rozprowadzam to serum dosłownie taką malutką kuleczkę, jak groszek. Rozprowadzam sobie na włosach, znowu przyczesuję moim grzebieniem i zaczynam suszenie. Nie będę Was uczyć techniki, serio, idźcie do ludzi, którzy się na tym znają. I też Wam podlinkuję, gdzie kupić szczotkę, bo ja mam jakąś starą szczotkę, którą znalazłam w domu, ale właśnie wiem od mojego fryzjera, że są pewne szczotki, które są znacznie lepsze, korzystniejsze dla włosów, aniżeli taka zwykła, okrągła szczotka, którą dostaniecie w drogerii. Także postaram się Wam odnaleźć ten najlepszy wybór. I kiedy zrobię te dolne włosy, robię zamianę i chyba to jest dobry moment, żeby wtrącić, jakich używam gumek, żeby te włosy przytrzymać. Jakby to, co jest turbo ważne, to, żeby nie używać zwykłych gumek do włosów. I ja przez długi czas używałam po prostu tych gumek Invisibubble, coś takiego, czyli tych takich sprężynek. I też ważne jest, żeby kupować oryginalne, bo one, bo te takie ala podróbki, one zawierają tutaj takie łączenie, które ponad sprawia, że włosy się łamią, także warto zwrócić na to uwagę. I jeśli chodzi o inny rodzaj gumek, to też pokochałam tak zwane frotki, scrunchies,
I też ważne jest, żeby w środku była albo taka invisible, a to się rzadko zdarza, albo taka właśnie płaska tasiemka, bo to też są chyba fajne gumeczki. Akurat mam tutaj bardzo fajne dwie gumki, bo jedna z nich jest z marki Nago, którą uwielbiam. Też możecie ją kupić właśnie na Sobio. Wszystko wam podlinkuję. I jest też z polskiej marki Lovelin, która szyje piękne liniane rzeczy, także ta jest z organicznej bawełny. To już w ogóle jakiś wyższy poziom tutaj fancinessu. W każdym razie tutaj mamy organiczną bawełnę, a tutaj mamy polski len, także wspaniale. No, kontynuując, suszę górną partię włosów i to już jest prawie tyle, moi drodzy. Na koniec dodaję, biorę sobie na rękę jeszcze odrobinkę tego serum, dosłownie taką pół porcji i wcieram delikatnie we włosy, tak żeby po prostu jakby zredukować ich puszenie maksymalnie i tak właśnie one wyglądają jak dzisiaj, świeżo po umyciu. Powiem wam, że ten film był dla mnie bardzo wymagający, ponieważ nigdy nikomu o tych włosach nie opowiadałam i też rzadko rozmawiam o produktach lub też robię jakieś takie tutoriale. Oczywiście to nie był tutorial i też wam nie pokazywałam, jak to robię, bo tak jak mówię, sama jestem początkująca. Wydaje mi się, że to już są wszystkie moje porady. Na koniec tylko wam chciałam pokazać moją prostownicę. Bardzo rzadko jej używam. Czasami, żeby tutaj u góry sobie wyprostować włosy, żeby one się jakoś brzydko ułożą lub jeżeli z jakiegoś powodu chciałabym mieć włosy proste danego dnia, ewentualnie sobie, nie wiem, loka tutaj poprawić, bo loki też bardzo lubię robić prostownicą, czy lubiłam, tak dawno tego nie robiłam. Więc to jest prostownica Philipsa, też właśnie ta z Ionic, z jonizacją, z funkcją jonizacji. Proszę, żeby ktoś, kto się zna, jakby skorygował mnie. I staram się używać jej bardzo, bardzo rzadko, ale powiem wam, że naprawdę, to suszenie na szczotkę całkowicie zmieniło moją pielęgnację włosów i sprawiło, że po prostu tej prostownicy nie potrzebuję, bo wcześniej susząc, używając jakiejś tam właśnie szczotki zwykłej czy grzebienia, nie miałam takiego efektu zdrowych włosów i jeżeli naprawdę potrzebowałam coś nagrać czy szłam na jakieś ważne wyjście, to konieczne było dla mnie użycie prostownicy, a jest to bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe dla naszych włosów, także to nie ulega wątpliwości. To tyle. Mam nadzieję, że ten film był dla was informacyjny. Oczywiście was odsyłam u dołu po szczegóły, po wszystkie produkty i też będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się swoimi wskazówkami i sprawdzonymi produktami, bo ja chętnie przetestuję coś nowego, szczególnie jeśli chodzi o sposoby radzenia sobie z pieskami, które hałasują w tyle filmów. Kropuś, chodź, pożegnasz się, chodź. No dobra, wiem, że lubicie, jak jest ze mną kropek, także pożegnam się z wami z kropkiem. Dajcie znać po prostu w komentarzach, czego wy używacie, jakie produkty polecacie. Szczególnie w moim przypadku zawsze się sprawdzam jakieś fajne rekomendacje szamponowo-odżywkowe, takie, które właśnie są może naturalne, właśnie przyjazne środowisku, jakieś... Nie mogę, wiecie co? Naprawdę, kropek mnie tak rozprasza, że nie jestem w stanie prowadzić tego odcinka już. Także bądźcie dla mnie wyrozumiali, pamiętajcie, że nie jestem włosowym ekspertem. I dziękuję wam za wszystkie miłe słowa, jeśli chodzi o moje włosy. Trochę to zajęło, ale bardzo się cieszę, że w końcu dotarliśmy do momentu, w którym udało mi się nad nimi zapanować. Także wszystkiego dobrego dla was i widzimy się już za tydzień, a tymczasem zapraszam was też do słuchania podcastów.